Jesteśmy dzisiaj na pierwszym premierowym seansie w kinie Chemik na nowym sprzęcie kinotechnicznym. Nowy ekran jest w technologii srebrnej, czyli jest to biały ekran napylony srebrną farbą w celu zwiększenia odbicia światła i zastosowania technologii 2D oraz 3D. Jest to model Harkness XC170. Od dziś uruchamiamy projekcje filmowe na najnowszym laserowym projektorze firmy Barco. Jest to projektor 4K. Mówię laserowy dlatego, że jest to model, który zamiast lampy ksenonowej źródłem światła w tym projektorze jest zespół laserów RGB, które emituje światło określone i tak dalej, w szczegóły techniczne nie będziemy wchodzić, bo to jest dość kosmiczna technologia. Cały sprzęt kinowy to oprócz dźwięku, oprócz obrazu to jest jeszcze dźwięk. Dźwięk obecnie możemy emitować w systemach 5.1.7.1 i Dolby Atmos. Każdy z tych standardów jest bez problemu obsługiwany przez nasz system. Za ekranem stoją potężne głośniki JBL-a, głośniki sferyczne, dookólne na sali. Kilka wzmacniaczy obsługuje cały ten system. Serwer spina wszystko, żeby działało bez zarzutu. I całość tego pięknego, nowego wyposażenia kina to jest kwota ponad 600 tysięcy złotych. Zbliżają się wakacje, spędzamy czas w kinie. Oczywiście tylko wtedy, kiedy będzie brzydka pogoda. Biorąc pod uwagę pogodę w maju, to tak, to zapraszam również i w czerwcu do kina. A ptaszki nam będą śpiewały po prawej, po lewej. Niestety, mówię niestety, bo jestem przyzwyczajony do trwałości różnego rodzaju urządzeń. W kinach jest tak, że co kilka lat trzeba wymieniać oprzyrządowanie, trzeba wymieniać projektory. Tak jest skonstruowany cały ten biznes, że zużycie moralne i techniczne projektora następuje po 7 latach, 8 latach w zależności od firmy. Można jeszcze rok, dwa eksploatować w miarę bezpiecznie te projektory. One się nawet potem nie psują, one po prostu przestają działać. Psują się tak, że koszty serwisu, koszty naprawy kompletnie nie współgrają, nie są ekonomicznie uzasadnione. W związku z czym każde kino musi mieć w tyle głowy, właściciele tego kina muszą pamiętać, że kupiony projektor teraz po kilku latach, czyli po tych 8-10 latach, bezwzględnie trzeba będzie wymienić na nowy. Nie mówiąc o tym, że po prostu technologia kinowa się również zmienia i to w oszałamiającym tempie. Dwa lata temu jeszcze nikt nie myślał, nie marzył o projektorach laserowych. One oczywiście były już pokazywane na różnego rodzaju branżowych festiwalach i targach. Mówiono, że to zrewolucjonizuje kina i projektorownie w tych kinach, ale dopiero teraz te projektory są na tyle dostępne cenowo, że można zacząć myśleć o tym, żeby je kupować na przykład do kin tej wielkości jak kino Chemik, które i tak jest kinem premierowym, no ale to w tym momencie to, że jesteśmy kinem premierowym, to zawdzięczamy Państwu, czyli widzom, bo przez to, że Wy przychodzicie do kina, kupujecie bilety, a my te sprzedaż potem raportujemy u dystrybutorów, to wszyscy dystrybutorzy od wielu, wielu lat wiedzą, że warto filmy do Kędzierzyna Koźla, do kina Chemik i Twierdza przekazywać, dawać w pierwszej kolejności, bo są efekty finansowe, po prostu. I my od zawsze, kino Chemik, a potem kino Twierdza, to są zauważane w Polsce kina średniej wielkości, I dlatego jesteśmy mile widziani przy dystrybuowaniu filmów, bo dajemy prawie 100% gwarancję, że jeżeli ma się coś dobrze sprzedać, to u nas również się sprzeda, ale tak jak to mówiłem, to jest zasługa widzów, to jest zasługa Państwa i mam nadzieję, że tak zostanie w następnych tygodniach i miesiącach.